Panie Marszałku, Wysoki Sejmie. Konfucjusz mawiał, że ludzie potykają się nie o góry, lecz o kretowiska, choć w ostateczności efekt może być podobny. Dlatego też poruszam kwestię pozornie nie najwyższej wagi, lecz mającą de facto istotne znaczenie dla funkcjonowania państwa prawnego. Chodzi mi o nieodpowiadanie przedstawicieli rządu na interpelacje oraz zapytania poselskie we właściwym czasie, bądź o nieudzielanie odpowiedzi w ogóle. Ten proceder ma bowiem tendencję narastającą. Artykuł 115 ustęp 1 Konstytucji RP stwierdza, cytuję, prezes Rady Ministrów i pozostali członkowie Rady Ministrów mają obowiązek udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie w ciągu 21 dni. Szerzej te kwestie ustala rozdział 4 regulaminu Sejmu. W tym kontekście posłużę się własnym plastycznym przykładem. 24 sierpnia 2011 roku zwróciłem się z interpelacją do prezesa Rady Ministrów w sprawie nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Odpowiedź na nią udzielono z upoważnienia premiera przez Włodzimierza Karpińskiego, sekretarza stanu w ówczesnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, uznałem za niezadowalającą, w związku z czym, zgodnie z regulaminem Sejmu, skierowałem 20 października ubiegłego roku interpelację ponowną. Artykuł 193 tegoż regulaminu stwierdza przy tym expressis verbis, że cytuję, dodatkowe wyjaśnienia udzielane są przez interpelowanego w terminie 21 dni od dnia otrzymania żądania dodatkowych wyjaśnień. Tymczasem, choć upłynęły ponad 4 miesiące, mimo zwracania uwagi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przez dział interpelacji Kancelarii Sejmu, żadna odpowiedź do dziś nie wpłynęła. Wybory parlamentarne, które się odbyły w tzw. międzyczasie, nie powinny tu mieć nic do rzeczy. Naruszany jest przez to eo ipso nie tylko artykuł 115 Konstytucji i Regulamin Sejmu, lecz również artykuł 95 ustawy zasadniczej, stwierdzający w ustępie drugim, iż, cytuję, Sejm sprawuje kontrolę nad działalnością Rady Ministrów w zakresie określonym przepisami Konstytucji i ustaw. I na tym polega klucz sprawy. Interpelacje oraz zapytania stanowią bowiem instrument kontroli rządu przez posłów. I nie jest do końca jasne, co mogą czynić w podobnych przypadkach posłowie. Przecież chyba nie domagać się odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu. Zgodnie z artykułem 198 Konstytucji RP, cytuję, za naruszenie Konstytucji lub ustawy w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania. Z tych wszystkich względów apeluję do pani marszałek i do całego Prezydium Sejmu o położenie kresu takim praktykom oraz wyjaśnienie, kto odpowiada w takich przypadkach za naruszanie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Warto przy tym powrócić do stosowanej dawniej praktyki i w odnośnym druku sejmowym odnotowywać odrębnie te interpelacje oraz zapytania poselskie, na które nie wpłynęła w wymaganym terminie odpowiedź, a także czas opóźnienia. Francuskie przysłowie głosi « ce qui est différé est perdu» – to, co jest odłożone, jest stracone. W takich przypadkach rząd bywa nie tylko spóźniony i łamie prawo, lecz lekceważy organ państwowy, który go kontroluje. A do prezesa Rady Ministrów zwrócę się ponadto z interpelacją w sprawie interpelacji. Dziękuję bardzo.